Witam, witam bardzo serdecznie w magazynie audiowizualnym Polaraxa. Państwa super pozytywna reakcja na program o Piri sprawiła mi ogromną radość. Niektóre markery tego odcinka są ciekawe. Zauważyłem to przez przypadek, gdy sprawdzałem, czy YouTube czasem z jakiegoś powodu nie zabrał mi reklam. Było już wówczas nieco ponad 2000 wejść i ani jednej łapki w dół. Jest to fenomen sam w sobie. Postanowiłem zobaczyć, jak długo taki stan potrwa, bo zazwyczaj taka łapka w dół jest już w pierwszym kwadransie od wypuszczenia programu na YouTube. I ostatni odczyt ze stuprocentową akceptacją odcinka był przy liczbie 2457 wejść, co jest zapewne rekordem na tym kanale. Wygląda na to, że nie pomyliłem się mówiąc, że przychodzą posłuchać polaraxy tylko przyjaciele programu. Otrzymałem od Państwa kilka fajnych zdjęć, które z przyjemnością zamieszczam. Pan Przemysław Sosnowca sfotografował obłoki srebrzyste, o których było parę słów w poprzednim programie. Pani Sylwia przysłała nenufary z jeziora Trzesiecko w samym środku Szczecinka. Ile miast w Polsce ma taki luksus, żeby mieć jezioro w całości w swoich miejskich granicach? Szczecinek ma. Nigdy tam nie byłem, ale będę. A mała kaczuszka skacząca po nenufarach po prostu urocza. Małe jest piękne. Tylko lokalnego moneta brakuje. Pan Sebastian przesłał fotkę, która przyspiesza bicie serca, przynajmniej mojego. Jest to sekunda z życia żeglarza w czasie sztormu gdzieś u wybrzeży Gotlandii, wyspy Templariuszy. Popatrzcie państwo sami. Tak wygląda spotkanie oko w oko z żywiołem. Pani Anna z Kalifornii przysłała fotkę czarnych pomidorów. W Kalifornii Black Tomato Matters kalifornijska ziemia to ziemia magiczna wszystko na niej wyrośnie taka żyzna. Pomidory trzeba osłaniać siatką przed dziką fauną, ale w kalifornijskim klimacie szaleją i z łatwością wydostają się na wolność. Pan Maciej przysłał kilka zdjęć ze stacji badawczej na Antarktydzie, na której pracuje. Jest to brytyjska stacja Rotera, i pan Maciej zgodził się na krótką pogawędkę o Antarktydzie, co jest absolutnie super cool. Będzie to pierwsza rozmowa w tym programie. Ogarniam teraz, jak to zrobić technicznie i posłuchać razem z Państwem o tym, jak się żyje i pracuje na Antarktydzie. Wszystkim Państwu dziękuję za te zdjęcia. Każde z nich opowiada osobistą historię, i cieszę się, że wszyscy możemy na nie popatrzeć i poprzeżywać. A Polaraxa, jak Państwo widzicie, przelazła już na wszystkie kontynenty i ma się tam dobrze. I każdy z tych kontynentów kryje jakąś tajemnicę. Dzisiejszy program w pewnym sensie jest podążaniem śladem poprzedniego odcinka, pokazując pewien kawałek świata, gdzie w procesie tysięcy lat nakładały się na siebie kolejne cywilizacje. Dzisiejsza historia, jaką zamierzam Państwu opowiedzieć, jest dla mnie personalnie ważna, bo miejsce to jest celem najbliższej wyprawy, która może być prawdziwie odkrywcza. W odległym, górzystym regionie na południe od meksykańskiego stanu Morelos stoją tajemnicze i być może najbardziej fascynujące ruiny Mezoameryki. Wszystkie znane cywilizacje Mezoameryki zdecydowanie miały wiedzę na temat obróbki kamienia. Ludzie ci potrafili obrabiać potężne, ważące wiele ton monolity. Przykładem może być ponad 100 kamiennych steli wzniesionych przez majów w okresie klasycznym w latach 250-900 naszej ery. I niektóre z nich ważyły 60 ton. Obróbka potężnych głazów nie była obca także aztekom. Najsławniejszy monolita Steków to tak zwany kamień słoneczny Piedra del Sol, który można zobaczyć w Narodowym Muzeum Antropologicznym w Mexico City. Potężny kamienny kalendarz waży 25 ton. W tym meksykańskim muzeum znajduje się inny monolit, który jest częścią fontanny i uznawany jest on za figurę Boga Tlalocca. Znaleziono go w San Miguel Coatlinchan, i rzeźba wykuta przez Azteków waży 168 ton. Ostatni człon nazwy miejscowości Koatlin-Chan ma w sobie słowo Chan, które daje interesującą sugestię, ale o tym w dalszej części programu. Mimo tych dowodów sztuki inżynieryjnej kultury Mezoameryki preferowały tworzenie swoich budowli z mniejszych kamieni, łączonych cementem, tworząc ogromnych monolitycznych głazów, co najwyżej pojedynczej rzeźby. Nawet największe z mezoamerykańskich piramid, Cholula i Teotihuacan, budowane były z niewielkich, niekształtnych kamieni mieszanych z cementem. Ściany takiej piramidy pokrywano później tynkiem i ozdabiano gipsowymi reliefami. Ani Olmekowie, Majowie czy Aztekowie nigdy nie dorównali swoimi inżynieryjnymi możliwościami budowniczym megalitów z Peru, z takich miejsc jak Cusco, Sacsayhuaman czy Machu Picchu. Jest jednak wyjątek od tej reguły i są to budowle imponujące swoją monumentalnością, a także swoją skalą. Do tego są niemalże nieznane także specjalistom od kultury mezoamerykańskiej. Są to megalityczne platformy i mury Cimalacatlan, położone na południe od Morelos, niedaleko granicy ze stanem Guerrero. Ruiny Cimalacatlan położone są w granicach miasta Tlacuiletenango w górach Sierra de Uautla. Miejsce to nie jest przez nikogo strzeżone czy zabezpieczone. Nikt nie prowadzi tam wykopalisk archeologicznych. Pierwszą starożytną konstrukcją, jaką się tam napotyka, jest płaskowyż zwany Mesa del Venado i jest to platforma ceremonialna z dwiema zrujnowanymi piramidami. Znajdowało się tam także niewielkie boisko do gry w piłkę. I wszystko to pokryte jest dziś gęstą, tropikalną roślinnością. Boisko do piłki znajduje się na platformie wykonanej z niezwykłą precyzją, z doskonale ułożonych i dopasowanych kamieni, połączonych ze sobą bez użycia cementu. I takie połączenie sugeruje już, że budowla ta nie jest typowa. Zazwyczaj mieszano takie kamienie z zaprawą. Układanie ich bez niej wymagało nie tylko większej ilości czasu, ale i wiedzy, jak to zrobić, aby takie boisko utrzymało swój poziom. Nieco dalej znajduje się centrum ceremonialne zwane Cerro del Venado, które obrośnięte jest kaktusami i drzewami kopal. Teren ten pokrywa największa na świecie, będąca pod ochroną sucha dżungla. Plac jest wypełniony rozmaitej wielkości platformami, do których prowadzą rampy. Tylko te najwyższe są widoczne, reszta to nie w roślinności. I nikt nigdy nie prowadził tu wykopalisk archeologicznych. Z głównego ceremonialnego placu droga prowadzi w górę, i to właśnie tam zaczynają się pierwsze megalityczne elementy budowli. Są to dwie ogromne platformy. Pierwsza platforma ma formę kwadratu i jej bok to 40 metrów. Każda z jej stron ma właśnie tyle. Wysokość wspaniałych, precyzyjnie wzniesionych megalitycznych ścian to 7-8 metrów. Mur w najwyższym swoim miejscu ma 10 metrów wysokości. Zachodnia ściana platformy zbudowana jest z potężnych ciosów o 2,5 metra długości, ważących 5-6 ton każdy. Na ciosach nie można odnaleźć śladów po używanych do ich obróbki narzędziach. I całość połączona jest bez użycia spoiny. Jest doskonale do siebie dopasowana. Druga platforma jest o wiele bardziej zniszczona i przetrwała jedynie jej frontowa ściana. Podobnie jak pierwsza ułożona jest z precyzyjnie dopasowanych do siebie ciosów. Ma ona około 30 metrów długości. Platforma jest też nieco niższa i jej wysokość nie przekracza 5-6 metrów. Jej wysokość zmniejsza się wraz ze stromością wzgórza po to, aby zachować jej perfekcyjny poziom. Obie platformy łączą się ze sobą w jednym punkcie, i długość litej, megalitycznej ściany wynosi tu łącznie 70 metrów. Mimo rozmiarów, ich przeznaczenie nie było z pewnością obronne. Wewnątrz pierwszej platformy znajduje się wpuszczone w dół patio, co w jaki sposób koresponduje ze stylem Olmeków, których miasta znaleziono w okolicy Cimala Te miejsca to Chalka Cingo i Teopante Kwanitlan. Oba te miejsca mogą być bardzo pomocne w ustaleniu daty zbudowania Chimalacatlan. Na szczycie stojącej wyżej platformy widać ślady wyrównywania, a także pozostawiano tam naturalne formacje skalne, ogromne głazy, które musiały odgrywać jakąś rolę w tym, co tam się rozgrywało. Wygląda na to, że tę część platformy nigdy nie ukończono. Wyżej stojąca platforma wraz z wysokością wzgórza, na którym ją stworzono, ma coraz niższy mur, i na jej końcu ściana nie przekracza metra wysokości. W jednym miejscu platformy widać ślady jej reparacji, kiedy ta część muru uległa zawaleniu. Reparacja ta nie ma już precyzji i dokładności starszej części muru. Można też odnieść wrażenie, że obie platformy nieustannie rozbudowywano, dodając kolejną warstwę ciosów i zwiększając jej wysokość. Szczyt wzgórza, na którym stoją obie platformy, ma na sobie bardzo mocno zniszczone ruiny struktury, którą można uznać za piramidę złożoną z czterech tarasów. Trzy pierwsze poziomy mają trapezoidalny kształt. A ostatni jest sześcianem. Ze szczytu rozciąga się spektakularny widok na miasto i dolinę Cuernavaca wśród gór Sierra de Uautla. Jest to prawdziwy, megalityczny akropol. Mimo, że piramida zawiera w sobie wiele kamiennych bloków ważących po kilka ton, to jej wykonanie jest generalnie gorszej jakości niż dwóch platform w centrum zaginionego miasta Timalacatlan. Wiele jednak kamieni ma doskonałą obróbkę, co sugeruje, że przyniesiono je z innych zrujnowanych megalitycznych obiektów, jakie były częścią kompleksu. Wygląda więc na to, że Cimala Catlan założyła jakaś nieznana nam bliżej kultura, która opuściła to miejsce setki, a może nawet tysiące lat temu. Miejsce to odnaleziono i zaadoptowano do nowego przeznaczenia, zachowując najlepsze z obiektów, które przetrwały z czasów megalitycznych. Zdumiewające jest to, jak dziś mało uwagi poświęca się ruinom w Chimalacatlan. Ruiny stoją zupełnie zapomniane i nikt ich nie odwiedza. Kiedy odkryto je w XIX wieku, wzbudziły wówczas znacznie żywsze zainteresowanie. Wiadomo, że dotarli tu hiszpańscy konkwistadorzy i pisał o nich Fernando de Alva Cortez Ixtlixochitl, hiszpański już kronikarz i potomek, a także spadkobierca królów Texcoco. Jego kronika Relación Histórica de la Nación Tolteca została spisana w latach 1600-1608. Ixtlixochitl pisał w niej, cytuję, Wkłał na huak. Jest to oryginalna nazwa dystryktu Cuernavaca. Zbudowano pałac w mieście i jest to najbardziej starożytna i sławna budowla. Pałac zbudowano z dużych głazów, doskonale wyciętych i połączonych ze sobą bez zaprawy, czy gipsu lub drewna. Wszystkie kamienie były wycinane i łączone ze sobą. Koniec cytatu. Kronikarz nawiązuje tu do Tolteków, ale tych mitycznych, od których Aztekowie przejęli większość swojej wiedzy. Później o tym miejscu zapomniano i ponownie odkrył je Don Lorenzo Castro. Opowiedział on w 1911 roku o swoim odkryciu biskupowi Cuernavaca, Francisco Plancarte i Navarrete, który uznał, że może to być zaginiona stolica Olmeków, a może nawet Tamoanchan, Rajski ogród w mitologii Azteków, miejsce, od którego zaczęły się wszystkie cywilizacje Mezoameryki. To właśnie stamtąd mieli pochodzić Aztekowie i Toltekowie, którzy po potopie zaludnili od nowa świat. Hiszpański historyk z XV wieku, Bernardino de Sahagún, uznał, że mieszkańcy Tamoanchan dotarli tu za morza i pisał tak, cytuję: Mówi się, że przybyli na tę ziemię, aby nią rządzić. Przybyli z morza na wielu statkach i wylądowali na północnym brzegu w poszukiwaniu białych gór, dymiących gór. Przewodzili im kapłani, którzy przekazywali wolę boską. Wreszcie dotarli do miejsca zwanego Tamoanchan i tam się osiedlili. Koniec cytatu. Ludzie ci mieli posiadać świętą wiedzę przewidywali przyszłość czytali znaczenie snów i posiadali kalendarz dziś wiele różnych miejsc uważa się za legendarne tamoanczan i na szczycie tej listy jest tula i teotihuacan i jak wynika z badań przeprowadzonych przez doktora carlotto o którym opowiadałem państwu w poprzednim odcinku teotihuacan jest miejscem znacznie starszym niż się obecnie uważa Ludzie mieszkający w Tamuanchan nazywali siebie Chan, co oznacza ludzie węża. Ruiny Chimelakatlan zostały po raz pierwszy opisane przez archeologów w 1948 roku, kiedy dotarła tam Florencja Müller. Oszacowała ona wiek budowli na 1200 lat przed naszą erą, ale uważała, że megalityczne mury pochodzą z dużo bardziej odległych czasów. Drugi i ostatni raz naukowcy oglądali ten kompleks w 2000 roku, i meksykańska historyk Maria Cordova Tello w swojej pracy na temat tego miejsca szacuje, że powstało ono około 800 roku przed naszą erą, ze względu na duże podobieństwo do innych miast Olmeków w stanie Guerrero, a zwłaszcza miejsca zwanego teopante Kuanitlan, gdzie do budowy użyto ogromne bloki skalne. I budowla ta nosi wyraźne ślady technologii megalitycznej z podobnie wpuszczonymi w platformy patio do odprawiania jakichś rytuałów. Góry Sierra de Uautla są ciągle dzikie i ledwie zbadane i mogą kryć jeszcze niejedną niespodziankę. Odnaleziono tam miejsce zwane Mesa de los Tepalcates, które zbudowane jest w podobny sposób jak Cimalacatlan. Megalityczne ruiny wzniesiono z ciosów o długości dwóch metrów. Miejsce to jednak nie ma żadnej dokumentacji czy rejestracji i czeka cierpliwie na swoje kolejne odkrycie. Niedaleko Cimalakatlan znajduje się małe, nieco obskurne miasteczko Tlakiltenango, którego nazwa pochodzi z języka Nachła, i w oryginale brzmi Tlakiltenamko. Kiedy zapisać tę nazwę hieroglifami, to będą to pięknie obrobione i wypolerowane kamienie. Chimalacatlan w bezpośrednim tłumaczeniu brzmi: wypolerowane albo jaśniejące. W miasteczku znajduje się zbudowany w 1540 roku franciszkański konwent, zbudowany na starożytnych ruinach, które rozebrano, wykorzystując do budowy gotowy materiał budowlany. W okolicy krąży legenda o La Ciudad Perdida, zaginionym mieście, które nadal kryją góry Sierra de Huautla. Jak zwykle w takich sytuacjach legenda wspomina o ukrytych podziemnych tunelach, które do niego prowadzą. I proszę Państwa, okazało się, że takie tunele istnieją. Kościoły budowano bezpośrednio na starożytnych budowlach mezoamerykańskich kultur. Konwent w Tlaquiltenango, który w międzyczasie z franciszkańskiego stał się dominikański, ma podziemne połączenie z kościołami w Zacatepec, Tetelpa, Galena, Las Bovedas i Chochutla, które wszystkie stoją na dawnych budowlach. Na obecnym etapie nie sposób jest ustalić, kim byli budowniczowie megalitycznych struktur w Cimalacatlan bo bez wykopalisk archeologicznych nie ma w ogóle żadnych artefaktów, które mogłyby należeć do tych ludzi. Prawdopodobnie przybyli tu z miejsc, gdzie budowano tego typu megality. Olmekowie byli pierwszą mezoamerykańską kulturą, która opanowała obróbkę wielotonowych głazów. Dookoła Chimalacatlan można znaleźć ślady po kamieniołomach, skąd wycinano materiał. Kamieniołomy nie są odległe, bo dzieli je od kompleksu zaledwie 100 metrów. Mimo to przesuwanie skalnego materiału na taką odległość wymagało wiedzy, umiejętności i narzędzi, o których nic nie wiemy. W 1891 roku meksykański stan Guerrero penetrował również wspomniany w poprzedniej audycji William Niven. Natrafił on na nieznane zupełnie ruiny, które w swoim notatniku opisał tak, cytuję: Popękane ściany, zrujnowane budynki o wielkości przekraczającej wyobraźnię. Widać ich ślady na zboczu tak daleko, jak tylko da się sięgnąć wzrokiem. Musiała tu kiedyś żyć ogromna cywilizacja. Ich miasta, łańcuchy miast, musiały być tak wielkie jak Babilon. Teby, Memphis czy inne sławne miasta starożytności. Koniec cytatu. Niven badał ten teren przez 40 lat, aż do 1930 roku. Lokalni mieszkający tam ludzie kopali glinę, z której wypalali cegły. W takich gliniankach znajdowali wiele dziwacznych artefaktów. Zaintrygowany znaleziskami niwen, zaczął przyglądać się gliniankom, gdzie na samym ich dnie dokopywano się do żwiru. Nakazał rozkopanie warstwy żwiru, po której nastąpiła warstwa piachu, a pod nim była warstwa popiołu. Wszędzie znajdował fragmenty ludzkiej działalności. I w swoim notesie zapisał, cytuję. Z pracy i badań, jaką wykonałem sprawdzając setki glinianych dołów na przestrzeni ostatnich kilku lat, wynika, że dziesiątki tysięcy lat temu żyły tu miliony ludzi do czasu erupcji wulkanów, które spaliły całe miasta położone na obszarze 5000 km kwadratowych. Odkryłem jednak wystarczająco dużo dowodów na to, że Meksyk, jak uważają niektórzy autorzy, jest prawdziwą kolebką rasy ludzkiej. Koniec cytatu. I rzeczywiście, proszę Państwa, ruiny wielu miast nadal są ukryte w dżungli gór Sierra de Uautla. Nikt nigdy nie stworzył mapy tych miast. Większość z nich to roztrzaskane przez czas ruiny, znane jedynie lokalnym chłopom. Tylko wokół miasta Tlaciltenango zaznaczono 41 miejsc ze śladami megalitycznej architektury. Do tego dochodzi sieć tuneli wykutych w skalę i łączących ze sobą te miejsca. Miejsca starsze niż cywilizacja Olmeków. Ci Malakatlany, jak się Państwo domyślacie, mocno uwiąz w mojej wyobraźni. I jest już na liście wypraw polaraksy, i być może odbędę podróż do tego miejsca jeszcze w tym roku. Nie można tam jechać na żywioł, bo Meksyk jest bardzo niestabilnym krajem, a odległe miejsca jak to, gdzie nawet w poprzednich latach rzadko zaglądali turyści, sprawia, że taki wypad należy dobrze przygotować. Jest to jednak ekscytujący pomysł, i jak się okazuje, nawet współcześnie, o przygody w stylu Indiany Jonesa, nie jest aż tak trudno. A tajemnicze, zaginione miasta nadal są do odkrycia. Meksyk kryje wiele tajemnic, jak choćby miasto bogów, w którym stała piramida Teopantepek co znaczy Dom Boga w Górach. Inna tajemnicza piramida, stworzona z cyklopicznych, megalitycznych bloków skalnych, to Akacingo de la Piedra i leży niedaleko miasteczka Malinalko. Albo miejsca takie jak tajemniczy kamień Apoala, gdzie badacz i odkrywca Hubert Bancroft pisał o nim tak, cytuję: Mixteka budowali wystawne pałace. Dzieła sztuki, wiedzy i umiejętności, z których to siedzib, panowali nad ziemią. Na dachach najwyższych budynków umieszczano miedziany topór z ostrzem skierowanym w przestworza. Na tych toporach odpoczywało niebo. Taki pałac bogów zbudowano na górze niedaleko miasta Apoala, w prowincji Mixteca Alta. Kamień nazywany jest niebiańskim miejscem, z którego bogowie władają światem. Koniec cytatu. I, proszę państwa, takie miejsce naprawdę istnieje. Jest taka wysoka skała niedaleko miejscowości Santiago Apoala, gdzie w jaskiniach znaleziono wiele reliefów i znaków przypisywanych Olmekom. Znajduje się tam także szereg jaskiń, z których jedna zwana Cueva del Diablo jaskinia diabła. Ma prowadzić do starożytnych tuneli. Innym fascynującym miejscem musi być tzw. Krzyż Szaga i jest to grobowiec megalityczny w kształcie krzyża w okolicy miasteczka Mitla. Jest on wyłożony potężnymi, doskonale obrobionymi głazami o długości 6-7 metrów i o wadze 50 ton każdy. Miejsce odkryto w 1900 roku, zrobiono mu kilka zdjęć, ale dziś nikt nie wie, gdzie się ono znajduje. Aby tam dotrzeć, trzeba mieć dobrą kondycję, bo nie prowadzą tam żadne drogi i można w rejon Oaxaca dotrzeć jedynie na mułach, ale o tym i o innych tajemniczych megalitach Mezoameryki opowiem Państwu w następnych programach. Nie chcę zamęczyć jednostajnością tematów o poszukiwaniach zaginionej cywilizacji, mimo że temat ten mógłbym kontynuować w sposób niezmordowany. Do wyprawy do Chimalacatlan mam nadzieję dojdzie jeszcze w tym roku, na początku pory deszczowej, i o przebiegu przygotowań będę Państwa informował. Będzie to tym samym najważniejsza wyprawa Polaraksy w tym właśnie 2020 roku. A dziś dziękuję za uwagę. Jeszcze tylko pozdrowienia dla pani Aleksandry Strójmiasta. Mam nadzieję, że pani zdrowie już się nareperowało, bo czas już na rekonwalescencję na plaży. Pozdrowienia dla pani Moniki. Pani Monika obroniła pracę magisterską i specjalizuje się w kulturach mezoamerykańskich. Pozdrowienia dla pana Wojtka, który namówił mnie na wersję podcastów Polaraxy. I dziś niektóre audycje można usłyszeć na Anchor, ale i na Spotify. Pan Wojtek również obronił pracę magisterską, czego serdecznie gratuluję. Prowadzi on stronę o nazwie Najlepsze Polskie Podcasty. I każdego tygodnia w newsletterze można się dowiedzieć o nowych, intrygujących podcastach. List do strony pana Wojtka w opisie programu. Pozdrowienia dla pani Haliny mamy pana Wasa Kalifa, która doskonale orientuje się w osobie, jak i mapie Piri Rejsa. Dziękuję także wszystkim Państwu za wspieranie poprzez Patreon. Część z Państwa powoli przenosi się z Patronajtu, ale są także nowi patroni. Dziękuję i wyliczam wszystkich. I tych, którzy przenieśli swoje wsparcie, i nowych patronów. W patronie wsparli Polaraxę pani Katarzyna, pani Marta, pan Mat S., pan Rafaello, pan Łukasz, pan Adam F., pani Hanna, pan Marcin, pan Tomasz, pan Dariusz, pan Artur, pan Mariusz B., pan Przemysław, pan Maciek, pan Fryderyk, pan Dawid i pan Witek. Ten patron jest bardzo ważny, bo stabilizuje fundamenty Polaraxy i można zaplanować nawet wyprawę do Meksyku. Dziękuję Państwu bardzo za to zobowiązanie. Tak samo ważne są wszystkie wrzutki na Paypala, bo doliczają się do puli. Tak powstaje fundusz, z którego będzie bilet do Mexico City. Wrzutkę zrobił pan Grzegorz z Southampton, pan Wojciech z Wrocławia, pani Katarzyna z Norwegii, pan Krzysztof gdzieś ze świata, pan Krzysztofer z Australii, pan Krystian ze Śląska, pani Anna, pani Marta, pan Marcin z Kujawsko-Pomorskiego, a także pan Robert, regularny, szczodry dobrodziej tego programu i pan Paweł z Irlandii. W ostatnim programie z przejęcia nie wymieniłem pana Drug Kunleja, który jest na szczycie listy dobrodziejów magazynu audiowizualnego Polaraxa. Pan Drukpa wspiera program na najwyższym progu, za co jestem ogromnie wdzięczny. Ale tak samo ważni są wszyscy ci, którzy lubią ten program i jego tematykę. Wasze lajki i subskrypcje to sól tego kanału. Bez was tego by nie było. Dziękuję. Biuletyn powoli się tworzy i tylko czas i potrzeba snu sprawia, że nie ma w nim więcej treści. Tworzenie go, podobnie jak i audycji, jest dla mnie ogromną przyjemnością. Wszyscy, którzy powinni go dostać, a nie dostali, proszę o kontakt i podanie maila na gmail.com. Wyślę natychmiast i dołączę e-mail do listy. Dobrnęliśmy więc do końca. I żegnając się z Państwem, już teraz zapraszam na następny program z serii Polaraxa. Mówił kres miekina.